Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek jest nagrywany, słuchajcie, jest y, 2 listopada 21.40. Dzisiaj niestety tak późno muszę nagrywać ten odcinek ze względu na pracę, a będzie on dotyczył czegoś, co zauważyłem u siebie, grając dosyć intensywnie na PlayStation VR. Jest to coś, co nazwałem wirtualnym kacem. Nie wiem, czy inni użytkownicy wirtualnej rzeczywistości również czegoś takiego doświadczają. Jest to po prostu to dziwne uczucie. Nie wiem, czy można je nazwać zmęczeniem, ale chyba tak. Jest to dziwne uczucie, kiedy po 3-4 godzinach grania w jakąś grę w wirtualnej rzeczywistości ściągamy ten hełm i w zasadzie. Nasza głowa musi się przyzwyczaić do tego, co widzimy w otoczeniu. Jesteśmy dziwnie zmęczeni, oczy w zasadzie mnie przynajmniej nie bolą. Pamiętajcie, to są bardzo indywidualne odczucia, mogą się różnić u każdego użytkownika wirtualnej rzeczywistości, także nie ma reguły. Jedna osoba może doświadczyć czegoś podobnego, co teraz Wam opisuję, inna może mieć zupełnie, zupełnie inne doświadczenia, więc... Po prostu po dłuższych sesjach w wirtualnej rzeczywistości zauważyłem, że jest taki okres buforowy, kiedy mój mózg musi po prostu odpocząć, musi się przyzwyczaić. A po dłuższych sesjach w gry, takie jak Drive Club VR, zauważyłem, że czuję się dziwnie jadąc samochodem. To jest naprawdę dziwne uczucie, ponieważ jakby to uczucie obecności, które czuję w grze, nagle zaczyna mi zaburzać, może zaburzać to jest zbyt mocne słowo, Mam wrażenie, czuję się dziwnie po prostu siedząc w prawdziwym samochodzie i prowadząc auto. Na pewno nie wpłynie to negatywnie na moją umiejętność prowadzenia, ale mimo wszystko jest to po prostu dziwne uczucie. I tego typu zmęczenie to jest, wydaje mi się, że wynika po prostu z tego, że mózg bardzo się męczy na nasze własne życzenie, żeby zaakceptować rzeczywistość, w którą się pakujemy. Czy jest to If Valkyrie, czy jest to Drive Club, czy jest to PlayStation VR Worlds, Lon London Heist, czy Deep, czy VR Luge. W zależności od tego, co sobie wybierzecie, wy sami chcecie, żeby wasz mózg jakby jak najbardziej uwierzył w tą rzeczywistość, w której się znajdujecie. I to jest męczące, to obciąża umysł, ponieważ... Jest on nieprzystosowany do doświadczania ruchu, przyspieszenia, zwalniania w sytuacjach, kiedy nasze ciało nie odczuwa tych samych przeciążeń, i stąd u wielu osób biorą się mdłości. Po prostu mdłości są reakcją mózgu na bodźce, które są niepotwierdzane przez receptory w samym ciele. Czyli jeżeli ja widzę, że coś się rusza, a jednocześnie moje ciało. Nie odczuwa tego przeciążenia, tego przesunięcia y, środka ciężkości całej masy ciała w określonym kierunku, mózg dochodzi do bardzo, bardzo prostego wniosku: cholera zatruł się. Zatruł się i prawdopodobnie ma jakieś halucynacje, możemy umrzeć. Więc co robi mózg? Mózg po prostu powoduje wymioty, i to jest bardzo dobrze opisany mechanizm w psychologii. Jeżeli sobie poszukacie, na pewno bez problemu znajdziecie właśnie tego typu rzeczy związane z mdłościami, z tak zwaną chorobą lokomocyjną, która również pojawia się w wirtualnej rzeczywistości. W jednych grach mocniej, w drugich w grach słabiej. Przykładowo, grając w demo Until Down Rush of Blood. Miałem dłości, ale kiedy grałem na streamie w grę, już pełną wersję gry, te dłości bardzo szybko mi przeszły. Mój mózg przystosował się do zmieniającego się otoczenia i zaczął akceptować rzeczywistość, w której byłem. Co nie znaczy, że po ściągnięciu, po zakończeniu streama nie musiałem sobie siąść i chwilę odpocząć. To było dosyć naprawdę. Ta gra jest po prostu wymagająca. Wiele różnych rzeczy się dzieje, a jeszcze więcej rzeczy dzieje się na przykład w takiej grze jak i Valkyrie. Wystarczy zagrać w demo, żeby zobaczyć, Ile różnych kierunków może obrać nasz statek, a my jednocześnie musimy w tym samym czasie, niezależnie od kierunku, w którym lecimy, musimy jednocześnie śledzić na przykład cele, I naprowadzać rakiety, więc jest to niesamowicie obci obciążające dla mózgu i wirtualny kac jest czymś, czego regularnie doświadczam, kiedy mam dłuższe sesje gry. Po prostu muszę sobie odpocząć. Mój mózg musi odpocząć, przyzwyczaić się do normalnego przetwarzania otoczenia. Więc to jest bardzo krótki odcinek. Nadal jak widzicie nie czuję się do końca dobrze, ale mam dla Was informację, która powinna Was ucieszyć. W następnym odcinku sprawdzę i pokażę Wam czy na PlayStation VR można odtwarzać... Porno wirtualne, więc będzie to dosyć ciekawy odcinek. Oczywiście, w całości będzie ocenzurowany, jeśli chodzi o różnego rodzaju wizualia, które mógłbym wam tam pokazać. Jednak znalazłem sposób, jak to zrobić. Jest on bardzo prosty, więc zrobię pewnego rodzaju tutorial dla fanów tego typu rozrywki. W tym odcinku to już wszystko. Jeżeli macie wirtualną rzeczywistość, jeżeli macie. Odczucia podobne, które pasują do mojego określenia wirtualnego kaca, to opiszcie mi to w komentarzach. Czekam na wasze opinie, łapkę w górę, łapkę w dół, itd. Tak i, tak i tak dalej. Ten odcinek powstał dosyć późno, ale plus jest taki, że dzięki temu, że wgram go później, będziecie musieli krócej czekać na kolejny, który też będzie normalnym odcinkiem, a nie live'em. A następny live będzie z Battlezona, już tym razem z prawdziwego Battlezona, który wcześniej został wypchnięty przez Until Dawn Rush of Blood. A w tym odcinku to wszystko, tak jak już zresztą wspomniałem. Do zobaczenia w kolejnym Wirtualnej Rzeczywistości. Być może po drodze gdzieś jakaś recenzja się urodzi, także trzymajcie kciuki już dosłownie za kilka dni premiera PlayStation Pro. Więc spodziewajcie się unboxingu, spodziewajcie się porównań między grami, które już dostały wsparcie. Mam na myśli umieszczanie różnego rodzaju krótkich filmików, screenów, które pokażą między m.in. przykład jakie dodatkowe efekty specjalne pojawiły się w grach w Wirtualnej Rzeczywistości więc będziecie mogli na spokojnie zobaczyć, czy ten sprzęt jest wart kupienia. Z mojej strony w tym niezwykle krótkim, rozchorowanym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że szybko wyzdrowieje. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym. Trzymajcie się, cześć!